Dzień dobry Państwu, znany Pan Amat, czyli Stanisław Gosakowski się kłania 11 stycznia 2017 roku. Proszę Państwa, dzisiejsze to spotkanie poświęcę temu, co się dzieje w polskim Sejmie. Już wcześniej, tak powiem, wspominałem wcześniej, informowałem Państwa, że opozycja polska to jest zbiorem takich kundli, takich ludzi totalnie zepsutych, którzy w Polsce generalnie nie mają nic wspólnego, którzy żerowali na Polsce, którzy Polską handlowali. To jest zwykła targowica, ale już nie ma co się znęcać w sensie epitetów, jacy oni są, że są tacy, czy są stracy. To doskonale podejrzewam, że wie większość Polaków, większość tych ludzi, większość ludzi, którzy czują się Polakami, którzy się czują patriotami. Uważam, że jest w tej chwili ważniejszy etap od komentowania, od przypinania jakichś etykietek tym ludziom z Platformy, czy z Nowoczesnej, czy jakichś innych dewiantów. Powinniście się zainteresować już nie tyle, niż nawet komentowaniem ich głupoty, tylko musicie się skoncentrować na tym, co wy powinniście robić. I dlatego proponuję zostawić te sprawy takie drugorzędne, które polegają na polemikach z tym takim bydłem, do tego, żebyście zaczęli, czyli kontynuowali dobrą zmianę. Ale to pamiętajcie, że jeżeli oni stają po prostu koniem, że jeżeli oni próbują wam jakieś bruzić, to musicie jeszcze przyspieszać, jeszcze bardziej wprowadzać zmiany w polskim prawie. Także oczekuję od Was następnych zebrań z Sejmu, czy to będzie w sali plenarnej, czy tej drugiej. To nie ma żadnego znaczenia. Macie się zbierać, bo to jest Waszym obowiązkiem, po to, że się zostali wybrani. A tamci, czy oni przyjdą, czy nie przyjdą, czy będą kupować taką salę, czy straką, to nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli oni będą podążać za Wami i próbować zakłócać Wam obrady, no to musicie przejść do następnego etapu, zgodnie z prawem, zresztą wiecie, może nawet już wcześniej to zrobić, no ale nie chcecie, to już Wasza sprawa, do eliminowania ich, do wyprowadzania ich z sali obrad. Albo są ludźmi, którzy próbują dyskutować, przedstawiać swoje racje, a jeżeli po prostu robią tylko zamieszanie, bo oni po prostu wiedzą, że muszą te 3 lata dotrwać w jakimś zamieszaniu, żeby to rząd obalić. Ale pamiętajcie, PiS już raz przegrał i to za przyczyną pana Kaczyńskiego, który się pokłócił i z Leperem, i z Giertychem. Wiadomo, że Giertych to był, no, się okazało, że kompletny czubek, ale co do Lepera to mam inne zupełnie zdanie i uważam, że tutaj po prostu PiS mając wtedy totalną władzę, pełnię władzy, mimo koalicjantów, jednak jakby ją zajął się nie zmianą prawa, ale zajął się, że tak powiem, przeszedł do tego, żeby zrobić ponowne wybory. To była kłopota. Oni teraz chcą też ponownych wyborów, bo mają szansę, bo może w nowych wyborach znów coś się wydarzy. Pamiętajcie, myśmy was nie wybrali po to, żebyście robili wybory co rok czasu, tylko po to, że macie mandat na 4 lata i spełniajcie ten mandat. Idźcie do roboty i róbcie, niezależnie od kwiku, wrzasku, pisku albo jakiejś innej historii, okupacji, czy jakiejś innej rzeczy. To jest wasze prawo, działacie zgodnie z prawem, a jeżeli ktoś działa niezgodnie z prawem, to musicie ich, że tak powiem, eliminować z Sejmu, no i po prostu zabierać im diety poselskie, karać w taki czy inny sposób. Albo się dostosują, ale wątpię, że się na pewno się nie dostosują, ale co to was obchodzi? Wy jesteście powołani do tego, żeby rządzić. A czy tamci zachowają się tak czy inaczej, to mnie i większość Polaków w ogóle nie obchodzi. Obchodzą to jedynie ci ludzie, którzy mają potencjalną szansę, że zostaną oderwani od koryta. Oni będą wrzeszczeć, piszczeć, bo to są ludzie, którzy są pozbawieni jakichkolwiek moralnych praw do czegokolwiek, bo to oni po prostu ten wrzask i bierze się z jednej strony z głupoty, a z drugiej strony czują, że mogą utracić koryto. Państwowe koryto, bo prywatnego to raczej do prywatnego się w ogóle nawet nie nadaje, bo nie potrafią zbudować sobie koryto, żeby czerpać z prywatnej, tylko z państwowych instytucji. Także jeszcze raz upominam Was, proszę o to, żebyście nie przeciągali, nie przekładali, że Sejm znów zwołamy za 2 tygodnie, 3 tygodnie, że nie grają na zwłokę, że to się może kiedyś się sypnąć.
Ja, znaczy, moje zdanie, nie wiem, może jakie macie inne plany, bo to może przyjazd wojsk amerykańskich, może Trump, może jakieś inne sprawy, które akurat ja nie znam, które według was są istotne, żeby miały miejsce wcześniej, a później z nimi się rozprawicie, tego nie wiem, ale jeśli to nie ma takiej perspektywy, że znaczy nie ma w perspektywie tego, że tamte stosunki powiedzmy amerykańskie mogą na tym ucierpieć teraz, póki jeszcze Trumpa nie ma, to może róbcie jak robicie, ale żebyście się nie zakiwali. Uważam, że jeżeli macie rację ze sobą, to róbcie to, bo następnego razu może nie być. Straciliście władzę kiedyś, rządziliście niecałe 2 lata, ups, i możecie stracić i teraz. Także tak. Dzieje apostolskie. Pozdrawiam, na razie.